Cześć, z tej strony FBP, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Batmana Arkham Origins. Tak jak mówiłem, po zakończeniu sobie odcineczka poprzedniego zerknąłem, co ja mam zrobić. Nie do końca wychodząc na zewnątrz doszedłem do tego, co mam zrobić. Jednak gdy wychodziłem, znaczy wracałem się do windy, odkryłem, że mogę przeszukać ambulans Jokera. Aha, czyli jednak to nie było coś super, ekstra. No, co się ewidentnie muszę zrobić, jednakże... Nie wiem, czy... Nie jestem w stanie określić, czy na pewno... tutaj... Nowy. No, niby mam jakiś cel. I mam stąd wyjść, ale no... Po wyjściu stąd po prostu, no, nic. Nie wiem, jak mam się dostać po prostu do... miejsca, do którego mam się dostać. Tak jakby. Spróbuję być może ci snajperzy, którzy we mnie wcześniej tak troszeczkę celowali. Być może tam się muszę udać i zabić ich i gdzieś może tamtędy jest wejście. Ja tak naprawdę do końca tego nie jestem pewny i nie wiem. Ale zobaczymy. Come on. No, miarę szybko się wczytało. Jestem pod wrażeniem. No i tak, mamy właśnie ten punkt zaznaczony na mapie, czyli ewidentnie musimy się jakby z zewnątrz tam dostać. Tutaj z pewnością nic nie ma. No i właśnie, tam są, tam jest pełno, mnóstwo tych snajperów, którzy być może są z tym jakoś związani, ale... W jaki konkretny sposób by mieli być z tym związani? A, bo tu być może jest główne wejście do tego budynku. I wszystko się stało jasne. Szkoda tylko, że tych ludzi nie jest zbyt mało tutaj. O, tam mamy... O, ale troszkę daleko. A, w ogóle zobaczmy, czy tu jest główne wejście. Czy, w sensie, czy ja tu mogę wejść. Z chęcią tutaj się przelecę. Tam jest w ogóle jakaś kratka, ale to nie dla mnie chyba. Ja tam widzę tylko kamerę, nie jestem, szczerze powiedziawszy, pewien, czy ja w ogóle mam tam iść. Jak widzicie, cel mi wskazują tam. Tylko problem polega na tym, że... No nie mogę się tam dostać, dostać się do hotelu Royal. Do cholery, jak? Generalnie jak próbowałem polecieć za tym budynkiem tam, no to mnie wracało z powrotem i nie mogłem tam polecieć, a tutaj wskoczyć, no totalnie nie mogę. Więc to jest dla mnie dziwne troszeczkę. Tutaj na ścianie tej bocznej też za bardzo nic nie widzę. Tutaj chciałem sobie przycupnąć, no i właśnie w tym momencie... O, the fuck. Niedobrze. No i właśnie mnie w tym momencie odwraca i tutaj wynosi, więc to jest... No tam niestety nie mogę. Także tak to wygląda, słuchajcie. To mnie akurat mało obchodzi. Kurde, no zastanawiam się, bo z tymi gościami z bronią mam małe, nikłe szanse. Nie wiem, podejrzewałem jeszcze fakt, że być może... windę muszę jakoś przeprogramować, żeby ona gdzieś jakoś inaczej pojechała. Ale... no bo to generalnie tam było w tej scence, że windą muszę się dostać na ostatnie piętro. No kurczę... Ciężko powiedzieć, czy w ogóle cokolwiek jeszcze jestem w stanie zrobić z tym tam, z tą skrzynką od windy. Jeżeli teraz mi się, no, nie uda nic z tą skrzynką zrobić, to po prostu zerknę do kogoś, czy jak to ktoś rozwiązał i co zrobił. No bo po prostu nie wiem, jak to zrobić. Czyli po raz drugi już bym zerknął do kogoś,
kto przechodził mniej więcej tę grę, tak? W sensie ten moment najbardziej mnie interesuje oczywiście. Dobra. Jest ta cholerna winda. Chwila może. To też, słuchajcie, próbowałem, kurczę, ale to nic tutaj jakby. No nie, no tutaj było chyba do schakowania. Dziewiątką w nic tutaj strzelić nie mogę. Rzucanie batrangiem też mi tutaj totalnie nic nie da. Deszyfrator też totalnie mi nic nie daje. No i właśnie to jest to, że ja tu nic nie zrobię już więcej. Tutaj też nie. Nie ma tu nic innego, prawda? Wow. Ślady zostawiam. Trwa zapisywanie. Nic mi po tym, jak ja nie dostanę się do góry. Albo tam, gdzie mam się dostać. Używając spacji znowu bym zjechał na dół, co... czego nie chcę zrobić. Wiecie co, spróbuję jeszcze tutaj zobaczyć, upewnić się, czy ja nic nie pominąłem. Chwila. Tu są jakieś drzwi, ale one są zablokowane i wejść do nich jakby nie mogę. Chwila, tu są jakieś drzwi. Ale tu chyba byłem. Tak, tutaj oglądałem ten film właśnie. I stąd miałem się udać do Jokera. W takim razie zerknijmy jeszcze raz na otoczenie. What the fuck? Sparta, przytrzymaj ładunek. A, przytrzymaj. No tak, ja mam przecież teraz te rękawice. No, awesome. O to chodziło, słuchajcie, chyba. W takim razie o to jednak chodziło i nie muszę jednak do nikogo zerkać. I wbijamy. O, tu jeszcze Jokerka nie ma. Co jest dziwne, bo myślałem, że on już tu będzie. Yes, he's in the penthouse. I see you profited from my advice. Yet again? Not yet. Getting to him won't be easy. The elevators are down, and the Joker's men are everywhere. Well, I've no doubt you'll figure a way up there. Okay. Ooh. When do we get to off the hotel again? Co my mamy tutaj? Przytrzymaj ładunek. A, otworzymy drzwi. Tak, i oni może mi jeszcze powiedzieć, że nie usłyszeli, ani nie zauważyli, że się te drzwi otworzyły. Jaja se robicie. Coś, którym zrobię, nie. Dobra, wbijamy. No i co? Piękne wejście. Można by tak powiedzieć. Come on. Aha. O ty kurde. Uohoho. Trzech się na mnie rzuciło. Chcieli jakieś combo mi zrobić. Na to wygląda. Wow. O ty kurde. Wow.
ciosom. I cios ostateczny. Spoko. Tak jest. Stare dobre czasy, Jokerze. Dobra. Przytrzymaj, jasne. Aha, to jest znajdźka. Myślałem, że tu po prostu idziemy dalej, cokolwiek. Mamy kratkę. I oczywiście musimy nią się udać. Okej, są jakieś trupy. Jest nasza maszyna. O kurde. Ta. Ciekawe co się stanie jak... O kurde. Czyli ja stałem na windzie. Też dobrze. Jep. Działa. Aha. Nie na długo. Mimo wszystko jadę dalej. Okej. Screw you. A, bo tu jest znajdźka. Dlatego mogłem tu wejść. Myślałem, że tutaj po prostu mogę sobie wejść, żeby... Dobra, nie jest ich dużo, nie są uzbrojeni. Także tego, nie? Wespnij się, spacja. A czemu nie mogę go znokautować czy coś? O, shit, dammit. Gość miał nóż. Aha, tam ci, to są zakładnicy czy coś w tym stylu. Broń się, Batman. O, jest sanowa. O, shit. Okej. Blok. Atak, 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 blok. A, kurde no, myślałem, że... Zdążę i zaczynamy zabawę prądem. Albo oni zaraz zaczną. Yep. Zarobisz się. Okej, what's up? Please, don't hurt me. I won't. I'm here to help. Okay, please, please, they've got my friends. Holding them hostage in the overview bar. Where is that? The suspended bar between the towers. Mm-hmm. Aha. Najnormalniej w świecie lecimy dalej. Ta-ra-ra. Tam w ogóle coś. Aha, są ci snajperzy. Niedobrze. Nie dobrze, bo to oznacza, że mogą. Mogą we mnie strzelać. A, jest okienko rozbite. Otwarte, może. W ten sposób. Wagonik. Sobie jedzie. O, holy shit. Niedobrze. Szczerze powiedziawszy. Gościu ma broń. I prawdę mówiąc muszę się tam udać. Dobra. Mogę w niego wycelować? Ciekawe po co. Oh yeah. Z buta wjeżdżam. Oh crap. Uh-oh, Batman, hurry. Someone's about to get shot. Aha, już nie żyje gość. Okej. Okay. Chciałem go dobić jeszcze, ale nie musiałem.
Oh shit. Looks like the one getting shot is you. Oh, a sucker born every minute. Dziewiątka. Screw you. Come on, guys. Zabawimy się. O, fuck. To jest znowu ten debil. Ty się nie wtrącaj. Come on, come on, come on. O, ty kurde. O Jezu, z tymi pionasami. O wiele szybciej padają. A ty knoju. Okej. Pach. Pralnia. Jasne. Pa pa pa. Ta-ra-ta-ta-ta. O kurde. O shit. Nawet w ogóle nie zauważyłem, że tu jest. O kurde. Wiatraki, które mnie mogą zmielić. A no, nie dobrze. Okej. Wespnij się. Wbijamy tutaj, jasne. Okej, linkę rozwieszamy. Pach, pach, pach. Użyj. Okej, wyłączyłem wiatraki. I dzięki temu teraz mogę lecieć na górę. Tam jest zapewne znajdźka, ale mnie to nie interesuje teraz. W ogóle. Okej. W takim razie idziemy. Szybem wentylacyjnym jak zawsze. Tutaj wodę pewnie wylejemy. Nie. Myślałem. Aha, w sensie, że teraz górą ucieka ciepłe powietrze, a nie dołem. Sprytne. Przewrócenie z zimsu. Okej. Okay. To chyba czysto. Chyba tam. Tutaj. Nie, chwila. Już nie wiem. Coś tu jest? O kurde. Ale tam się nie mogę wspiąć, bo mnie wiatrak zepnie. Więc na razie tego nie robię. O chwila, to mogłem się wspiąć, czy nie? Nie. W takim razie póki co jeszcze chwilowo pójdziemy tu, zobaczymy. No chyba, że tu rzeczywiście nic nie będzie. I będę miał coś tam zrobić jednak, ale są drzwi, więc jednak tutaj. Okej, okay, mamy kolej... O kurde. Dobra, ludzie, nie mogę sobie nawet zerknąć. Serio? Cokolwiek. Mamy dwóch gości. Obaj mają chyba noże. A teraz zginiesz. Teraz ty zginiesz. Come on. Dobitka. I o to chodziło. No z tym gościem już nic nie zrobię, chyba że... Ja. Okej. Okay.
is this? Like what I've done with the place? Oh, I know, I know. Okej, a tu jest ta kolejka, która sobie jeździ. Ten wagonik w sumie. O kurde. What the fuck? Dobra. Mamy kilku mięśniaków. O. Skąd wy wiecie, że ja tu jestem? A tak z góry, ale na tego bym bardziej chciał. Na tego tutaj gościa. No dobra, a tak z góry. Pobawimy się. Tak mi się wydaje. Kurde, nawet nie zdążyłem go zlać. Kurde. Zniszczę cię. Może jeszcze nie teraz. A kurde. Tak jest. Zaczynamy zabawę. Broń się. Przywal mu. Broń się. Pach, pach. Niestety kombo nie utrzymałem, ale tak czy inaczej 5 do 50 bym nie dobił. Tam coś jest. Czekajcie, najpierw zobaczę co tam jest, może. Tut, strzel tam. Czemu nie mogę? Dobra, never mind. O, shit. What? What? What the fuck? O co tu chodzi? Co ja mam tu zrobić? Hamulec windy? Przełącznik ręczny hamulca. O co tu kaman? Żyć batrangiem? Mnie oczywiście zabiło od razu. Kontakt z pośrednią podobną napięcia obrażenia. Szybki unik pozwala skrócić czas. Super. Pytanie tylko, co ja mam zrobić z tymi dwoma przyciskami. Jeszcze raz się rozejrzyjmy. Tutaj coś w ogóle jest. Chwila, gdzie ja się mogłem złapać przez chwilą? No, come on. No, hello! Przed chwilą mi coś pokazywało. Tam ja nie chcę. Rzeczywiście coś trzeba tutaj. Ale nie mogę wystrzelić w ogóle tego. To jest dziwne. Co ja mam z tymi tutaj zrobić? Eksplozji. Okej. Co się teraz... A wy kurde. Co teraz? Rzucam czymś, nie? Mam tu wlecieć? A, tu jest platforma. Fajnie w ogóle, że ją widać. Ale w ogóle to, tak w ogóle to ja się muszę stresić.
Zero. Puk, puk. Tak jest. Zobaczmy, co tu w ogóle mamy, idąc dalej. Aha. To jest zablokowane. Dobra, nieważne, w takim razie nie będę do tego. O. Do zhakowania. Też ciekawe. Wow, ale ścinki nagłe. A ja nie wziąłem, znaczy nie włączyłem, nie przyspieszyłem komputera. Może początek jest zły? Super. Bieg. O, wy kurde. Dobra, coś jeszcze innego. Przeciw. Przeciw słone. Dzianka, no. Give it to me. Aha, tą na górę mogę wejść? Mogę, tylko pytanie, czy coś tu jest. Aha. Kolejne znajdźki. Nie, dobra. Podaruję sobie. Okej. Chyba, że muszę to zrobić, ale... Zaraz zobaczymy. Nie, ósemka. Czyli rzeczywiście muszę to zrobić. Myślałem, że to jest znajdźka, ale jednak nie. No niestety, trzeba będzie się pobawić. Wespnij się, baciu. Sterowanie batrangiem, super, tylko... Pytanie, w co ja mam trafić? A, damn. W co ja mam trafić? Że tak się spytam. Żebym jeszcze wiedział, to byłoby dobrze. Przeprowadź zdalnie sterowany batarang przez pole elektryczne, żeby włączyć bezpiecznik. Ale jaki bezpiecznik? Gdzie on jest? Który? Co za bezpiecznik? Gdzie on jest? Tu? No nie, tutaj nie, na pewno nie. Bezpiecznik. A, chyba ten tutaj obok. No i wszystko jasne. Się zrobiło. Wolno, wolno. No, kurde. Dobra, sam jednak sobie zawrócę. Pak, 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 pak. Okej. I pach. Już myślałem, że coś na mnie spadnie. Okej, okay, idziemy dalej. W takim bądź razie. Kolejne zagadki. Chwila, bo chyba się... No.
Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Tak, 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 tak. Tak, tak. Pewnie trzy razy muszę tak dobrze trafić. A nie, wystarczyło dwa razy. Co to jest? Coś. O, tu wejść nie mogę. Okej, spróbujmy tym razem. W dalszym ciągu nie. Więc... zakładam, że tutaj mam podejść. I się pewnie z nimi rozprawić. Co to jest? W sumie nic. Tutaj w dalszym ciągu nie mogę rozwiesić? Nie. No to co, bacio, atakujesz któregoś? Konkretnie? No nie mogę. A tak z góry czy coś? Come on! Kurde! Będą we mnie rzucać, cholera! O ty... jasny gwint! Pach, pach... o ty kurde... ja nie wiem, oni myślą, że są fajni. Kurde, baciu, uciekaj! Ty kurde. I zaczynamy zabawę. O. Własny kolega was bije. No bo patrzcie, miło. Czterdzieści cztery, cholera jasna, no. Tak mnie dużo zabrakło. Okej. Aktywuj. Te. Nic akurat to nie znaczy. Okej. Okay. Ósemka. Aha, bo to na ukos miało być. Pakiet danych, dobra. Mnie pakiet danych akurat nie interesuje w tej chwili. Tylko muszę wejść tu. Żeby dojść do Jokera zasranego. O, shit. Gościu z bronią. I po gościu. Pach. Who are you? I'm here to help. There are more of them. They have my co-workers. They're forcing them. Don't worry. I'll get to them before anything happens. Okay. Hurry. No jasne. Okej. No to co, lecimy dalej. Widzę już tam kilku gości. Na szczęście nie uzbrojonych w broń. A nie, jest jeden uzbrojony. Fuck. Hi, Ma. Hey, Vicky. Come here, baby.
Jest kratka tutaj i tam. A więc przewrócenie. I co duży? Zostaw tę broń. O kurde. Ale... Paciu... Tego miałeś pocisnąć, bo on wziął broń. O, shit. Uciekaj. A ty kurde. Come on. Okay. The hostages are safe. I need to hurry to the penthouse and stop the Joker. Z nimi muszę gadać? Nie, otwórz drzwi i tyle. Okej, okay. Ściana do rozwalenia. Co to baciu było? Postawił żel w dziwny sposób. No okej. Okay. O kurde, o kurde, aż tak wysoko? Serio? To jeszcze dzisiaj? Muszę zrobić? Będzie ciężko. Baciu, czemu ty spadłeś, a nie się złapałeś tego, wszedłeś na to cokolwiek. I pach. Dobra. I niestety musimy tutaj. Ho, ho, ho. Typowe dla Jokera. Przytrzymaj. Okej. Okej, mamy scenkę. Wykryto przeciwników uzbrojeni 0. These bombs are set to detonate December 31st. I should be able to disarm them with my cryptographic sequencer. Że co, że mam to zdeszyfrować, tak? Oh, holy crap. Hasło przyjęto. What the fuck? Wyspacja... Skocz, aha! Kurde, ja muszę w ten sposób walczyć. O, powiem wam szczerze, że to nie będzie łatwe. Ale powiem wam szczerze, że ciekawy bardzo motyw. Bardzo ciekawy motyw był przez chwilę. Nie powiem. Blokuj. Oh yeah. A, jest, son of a... Come on, come on. Niszczę was. I zaczynamy zabawę. A, tak jest. Ten jeszcze wstaje. Ten. Aha. Są i kolejni.
Jonasów oczywiście najpierw. Dobra, broniłem się. Najpierw Jonasów. Come on, gościa. Krytyczny. Okej. Okay. Następny poziom. Ciekawe, czy w ogóle będę mógł na coś to wykorzystać. Konkretnego w sensie. Okej, okay, co my tu... coś do rękawic. Rękawice elektryczne wydajność akumulatoru, zwiększa wydajność akumulatora rękawicy elektrycznymi o 50%. Szczerze, nie jest mi to potrzebne, bo one są i tak wystarczająco długo działają i dobrze działają. Ja jestem przynajmniej z nich zadowolony. Modyfikacja algorytm zakłócenia komunikacji umożliwia tymczasowe zakłócenie radia przeciwnika w spotkaniach łowcy. To jest totalnie tym bardziej niepotrzebne. I zobaczmy jeszcze tutaj. Tutaj znowu nic nie mam do możliwości do kupienia, więc w takim bądź razie chyba jednak kupię sobie te rękawice. Cię kupię, wezmę. To co, na górę? I drzwiami do środka. Wieża wschodnia, 40 piętro, a do Jokera mamy jeszcze kawałek, a mamy 40 minut i myślę, że to jest dobry moment na skończenie i w następnym odcinku po prostu sobie to dokończę. Także cóż, dzięki za obejrzenie tego odcinka i oczywiście zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się i cześć!